panowie, czas na wyjazd. Właśnie opuszczam pole kempingowe. Pogoda się pogorszyła, oczywiście. Pogarsza się, bo ma padać pogoda. Jak rozmawiałem z panią z recepcji. No ale cóż, no trzeba wyjechać. Więc jakieś pewnie podsumowanie zrobimy tutaj tego wszystkiego, tego całego wyjazdu. O, było gorąco. Było strasznie, wiecie, gorąco w tym roku. Pani mi oczywiście poleciła, żeby zakładać kapelusz na ten, na takie chodzenie, ale wiecie, no, jak ja się bosę, to no nie wiem, jakby jeszcze założył czapkę na głowę. To byłoby tragicznie po prostu. No co, jeśli chodzi o wyjazd, to wiecie, no oczywiście to co zaplanowane. Pierwszy dzień tylko był troszeczkę zepsuty. Chodzenie oczywiście. Ze względu właśnie no, na dostanie się do tej wędliny, tutaj wiecie, na... znaczy do brzegów, nie? Do brzegów. Dostanie się do brzegów było po prostu tragiczne. Nie można było się dostać, tak naprawdę. Trzeba było coś tam kombinować. Najpierw było pojechać po prostu rowerem i tam rower gdzieś zostawić. No ale tam nie ma żadnych takich chałup, żeby u kogoś zostawić ten rower. A tak to wiecie, wyjazd spoko, nie? Oczywiście jak zwykle, wiecie, klimat między Tatrami, a jeszcze nami jest zupełnie inny. Jest zupełnie inny i wiecie, no tutaj jest określona grupa ludzi pewnie woli Bieszczady, a określona grupa pewnie woli Tatry. Wiecie, jak tak naprawdę Bieszczady dopiero odkrywam, to nie mogę się wypowiadać. Jest tu na pewno osobisty klimat, tak jak w Tatrach. W Tatrach w tym roku było mniej turystów niż tutaj. Ja w zeszłym roku właśnie tutaj byłem we wrześniu. To było tak naprawdę tego, wiecie, tych ludzi było garstka była tak naprawdę. W tym roku jest nieco więcej. Kurwa, jeszcze jestem zaspany, cholera, jasno. Myślałem, że kamera nie odpala. Było miło, ale się skończyło, wiecie, no 4 dni to szybko mija. Zwłaszcza, że tylko 2 dni są na pochodzenie, więc to nie jest dużo. Nie jest dużo, to jest, tak naprawdę to jest męczące, nie? Tak naprawdę to, wiecie, są osoby, które są w tym pochodzeniu zaprawione, więc na nich to żadna różnica. Generalnie po to się tu przyjeżdża. Ale niektórzy przyjeżdżają po prostu, żeby, wiecie, pobyć. Po prostu pobyć jeszcze. Nie muszą wcale, wiecie, robić jakichś tam wielu szlaków. Wczoraj zrobiłem ta trasa, którą ja wczoraj poszedłem, było 18 km. Także wiecie, to było. Ale się skończyło, nie było to, było to męczące. Ale dzisiaj rano, bo jak odpoczyłem, to nie mogłem wstać z łóżka. Ale spoko, no. Życie płynie dalej. Właśnie jesteśmy, słuchajcie, w Przemyślu teraz. A GPS oczywiście kieruje mnie w takie piękne miejsce, gdzie most ma 2,5 metra. Dziwne, bo ten most, jak tam przyjeżdżałem, to on miał chyba 2,5 metra znaczek był, ale ja tam spokojnie przejeżdżałem. Tu jest 2,5 metra, jak widać na kamerce, a tu jest 3 metry.
Mój kamper ma 2,80, ale się mieści. No i ja mam, że specjalnie zjechałem na autostradę, żeby zlać szarą wodę właśnie i teraz mam właśnie serwis. Oczywiście tą klapę, że tutaj wiecie, żeby ją ściągnąć, ona jest strasznie ciężka. No nic, w każdym razie, co wam chciałem powiedzieć na koniec, bo generalnie mi się kończy karta pamięci. Chcę wam serdecznie podziękować za, no, za obejrzenie tych wszystkich, wiecie, filmów z Bieszczad. Czyli jak zawsze, jak się wam podobało, to zrzućcie łapkę, a jak się wam nie podobało, to no to lepiej nic nie robić, prawda, bo to demotywuje tak naprawdę. Ja wiem, że te filmy, słuchajcie, nie są profesjonalne, te filmy znaczy nie zawsze wychodzą tak, jak bym chciał, żeby wyszły, tak naprawdę. Wiecie, to wszystko zależy od warunków, od sytuacji. Wiecie, jak tam jest na górze, jestem, to wtedy jest zmęczenie, człowiek się na tym nie zastanawia i po prostu klepie tak, jak leci. I później wychodzi taki materiał, że generalnie połowę przydałoby się wywalić do kosza. Ale w każdym razie nie zrażajcie się, może będzie lepiej. W przyszłym roku chcę być w Tatrach troszkę dłużej i oczywiście też w Bieszczadach. No i w sumie tyle, nie? Mam niewiele już na karcie miejsca, więc serdecznie was pozdrawiam i do zobaczyska wkrótce pewnie jakoś, nie? Na razie.